kamikadze. Tak mówili kamikadze. Dzień dobry wszystkim. Sobota, 18 września. Mecz ze Słowenią w Spodku, w siatkówkę przegraliśmy 1-3, mimo że zdebolowaliśmy Słoweńców w pierwszym secie. Mieliśmy na wyciągnięcie ręki drugiego seta, czwartego seta. Wszystko ostatecznie już potem poprzegrywaliśmy. Czwarty raz z rzędu przegrywamy ze Słowenią na Mistrzostwach Europy 2019, 17 i 15. Regularny łomot dostajemy od nich. Śmieszna sytuacja, Spodek full ludzi, a pod Spodkiem strefa kibica na 900 osób, organizator miasto i te sklepy do strefy kibica na zewnątrz puszczono tylko kibiców wypastrygowanych, a do hali wszystkich Słoweńców też, którzy pewnie niechętnie wrócą do własnego kraju, gdzie ich czeka, aczkolwiek może ci akurat chętnie, tak czy siak czeka i wesołe życie tam. Tak czy inaczej, Polacy przegrali po raz czwarty z rzędu ze Słowenią, która całe szczęście nie gra nigdy w Mistrzostwach Świata, bo pewnie byśmy nie byli mistrzami świata, bo jakby tam grali, to byśmy z nimi też przegrali i nic by z tego nie było. Nieprawdopodobne aż, no ale czwarty raz z rzędu. I co ciekawe, jesteśmy zawsze wielkimi faworytami. Co do spraw poważniejszych, to w poniedziałek sensacyjnie w Kanadzie, jak w Polsce wybory są w weekend, to wybory w Kanadzie, które kosztowały bodajże 200 milionów dolarów, bo są w szczycie czwartej fali, jak widzimy, i wybory trwają tydzień cały, w sumie nawet więcej, żeby się ludzie nie gromadzili jednego dnia, więc otwarto lokale wyborcze już w zeszłym tygodniu i wybory trwają do poniedziałku włącznie i w poniedziałek wieczorem będą tak zwane sondażowe wyniki. Przy drogach widzimy o takie tablice cały czas, Alex Ruff to jest partia konserwatywna, no ale tak jak mówię, partia też zwolenników lockdownów, to taka konserwatywna partia jak PiS w Polsce. No. Więc w poniedziałek się okaże, czy Justin Trudeau, który wrzeszczał, że jednym z naczelnych jego punktów programowych jest to, że nigdy żaden niewyfastrygowany foliarz płaskoziemca nie siądzie w autobusie, albo w samolocie, albo w pociągu obok zafastrygowanego i mu nie zagrozi. Co prawda, no ni cholery nie rozumiem, jak niezafastrygowany ma zagrozić zafastrygowanemu, a jeżeli to jest w ogóle możliwe, no to po co te fastrygi? No ale to taka logika tego świata, że tego nikt nie pojmie, w ogóle cały świat jest obecnie postawiony na głowie. No zobaczymy, czy Kanada utrzyma tego premierka, czy nie. Oto jego najnowszy popis. Chciał się podlizać tęczowym. Proszę bardzo. Apologize for standing up for LGBTQ2+ kids right. LGBTQIH i GIK zasadniczo. LGDP LGT LBG. No jest jak jest. Tu w ogóle dawno nie byłem, w międzyczasie widzę, że tu zrobiono asfalt, a tu była normalnie szutrowa droga. Okolica rozwija elegancko, ludzie sobie tutaj mieszkają nad samą wodą. Bardzo przyjemna okolica, jak widzimy, do życia. Wszystko to po prawej stronie, jak gdyby działki z prawej strony należą do domów, które są po drugiej stronie ulicy i to są ich prywatne plaże i tam nie można łazić za bardzo. Mamy jeszcze dodatkowe, coraz większe bunty w Australii. Mamy walki robotników z milicją. Robotników nałożono absurdalne w ogóle zakazy. Nie mogą z kolegami na papierosa wyjść w przerwie. Nie mogą razem jeść posiłków. Nie mogą rozmawiać. Nie mają, zlikwidowano im stołówki. Oczywiście grożą im zwolnieniami z pracy, jeśli się nie wyfastrygują. Ulice Australii wyglądają praktycznie tak teraz. Ale wszystko to jakoś tam wygląda, lepiej lub gorzej, tylko że no jest ta sytuacja, że 90% lemingozy pospolitej popiera te lockdowny, popiera ten syf, no uważają, że osiągną jakieś wyniki. Podaje za media Onetem na przykład, no że w Izraelu to nie działa, mamy rekordy tych całych pozytywnych testów, rekordy tego syfu, tutaj mamy
analizę Media Onetu, żeby nie było, że to ja. Mówią wprost już władze w Izraelu, że fastrygi działają dużo krócej niż się spodziewali, że układziki odpornościowe mają, można powiedzieć, lekkie rozwolnionko już, nie wyrabiają z obsługą. Tu mam też artykuł z Irlandii, Irish, który mówi, że 60% hospitalizacji to są podwójnie zafastrygowani. Oczywiście ten sam argument, że zafastrygowani pół roku temu, że się nikt nie spodziewał, że fastrygi tak szybko odpuszczą i teraz ci ludzie chorują. I zasadniczo, no aż strach się bać tego, co się faktycznie wydarzy, tym bardziej, że zauważyłem, że we wszystkich krajach, i w Anglii, i w Polsce, dzisiaj włączyłem wiadomości po meczu, no to gomułkowszczyzna level hard, ale no we wszystkich wiadomościach, w Kanadzie, wszędzie straszą, że będzie wyjątkowo akurat sezon grypowy ciężki. Co prawda grypę pokonano szmatami na mordach, ale no ma być wyjątkowo ciężki. I żeby się oczywiście fastrygować też i na grypę, a Pfizer już szykuje dwa w jednym. I na grypę, i na świra, i być może na kaca też będzie działać dobrze. A tu jak widzimy jeszcze Bejrut, trwa w najlepsze. A ten nie wie, czy jedzie, czy parkuje. Jeszcze weekendy właśnie tak wyglądają, że ludzi tutaj nadal przyjeżdża opór. Nie no, dziad w ogóle jedzie i śpi. Nie ma gorszych kierowców, uchetać się tu można nimi naprawdę, nie? Myślę, że rzadko kto w ogóle używa lusterka wstecznego, żeby zobaczyć, co się za nim dzieje. Jak widzimy, ruch na mieście duży, to za 4 dni z kolei od środy rusza segregacja medyczna, miętka, papier, żeby wejść do lokalu. Ludzie stoją w kolejkach pod knajpami. Jak lubią, niech stoją. Na dzisiaj tyle, 20 stopni, ciepła, piękny dzień. Dzisiaj z kolei mamy niedzielę już, piękna pogoda, w przeddzień wyborów kanadyjskich, ludzi dalej dużo, jeszcze rano bardzo, 9 rano. Po pierwsze dostaję dużo pytań, gdzie mam dowód na to, że na zjeździe tam u Nuriona w bunkrze testowano ludzi. Proszę bardzo. Tu, tak wam powiem. Przy okazji prywatnie na tym zjeździe, choć testowaliśmy tych, którzy nie byli szczepieni, były osoby, które są nieszczepione, które też są przeciwnikami szczepień i tak dalej, i tak dalej. To jest tam na filmie Knuriona, jak ktoś chce znaleźć, jak tam świr zaszkodził chrześcijaństwu, to jest gdzieś sprzed 2 tygodni, od 39 minuty, ten sam fragment. Cały film w oryginale. To tyle w sprawie, a tak przy niedzieli może jest i dobra okazja. Dużo osób mnie tu, że tak powiem, pyta o to, w ogóle z tego co wiem też, w ogóle od znajomych niektórych, z którymi jestem w kontakcie telefonicznym lub innym, którzy do mnie piszą, że mówią, że dużo ludzi mówi, że na pewno ja nie jestem zbawiony, bo ja jestem hamowaty, bo przeklinam, bo to, bo tamto, biznes robię jakiś, bo... No, tak mnie oceniają. Po pierwsze, mnie to w ogóle nie interesuje tak naprawdę ich oceny, bo to nie oni o tym decydują. A po drugie, no ja się raczej nie utożsamiam ze świętojebliwymi, z grzecznymi ludźmi. Raczej się wywodzę, można powiedzieć, może wywodzić to się nie wywodzę, bo się wywodzę akurat inteligenckiej rodziny, ale wychowywałem się na nizinach społecznych z kolegami na ulicy i z takimi ludźmi najlepiej mi się w życiu współpracuje. Czy ja jestem zbawiony? No, ja uważam, że jestem. Tutaj pisze do mnie ten Melchior satanista w komentarzu, że ja sobie wystrugałem bożka i sobie wybieram z Biblii, co mi wygodne, a co mi niewygodne. Moim zdaniem, jeśli chodzi w ogóle o samo zbawienie, to sprawa jest dla mnie prosta. Wierzę, że zbawienie się uzyskuje w wyniku nowonarodzenia, uwierzenia w Jezusa Chrystusa w sercu i wyznania tego ustami i na to mam 50 dowodów w Biblii. Reszta rzeczy w Biblii nie dotyczy zbawienia, tylko to są zalecenia życia chrześcijańskiego. Moim zdaniem Ewangelia, oczywiście możecie mieć inne zdania i tak dalej. Nie należę do zboru. No nie należę do zboru, ponieważ nie mam tutaj żadnego interesującego zboru. Nie będę na siłę gdzieś chodził. W jednym zborze wisi flaga LGBT, jak się wchodzi na wejściu, to zresztą kościół połączony z katolikami. Drugi kościół, to tam się jakoś uzdrawiają, potem za 2 dni choroby wracają, bo ich wiara jest niewystarczająca. Nie, bardzo mnie to interesuje. Nie będę tracił czasu na spędzanie go przy niedzieli czy sobocie, to różnie tu bywa, z wariatami, nie? Czy w Polsce bym należał do jakiegoś zboru? Nie wiem, nie bardzo też widzę
to ja uważam, że zbór również do zbawienia nie jest potrzebny. Jest w Biblii napisane, że owszem, charakter wykuwa się poprzez uwagi i współpracę z innymi ludźmi, no bo sam jak się będziesz tylko utrwalał, to wiadomo, jaki człowiek ma naturę, będzie wszystkich obwiniał, a siebie nie winniał. Zgadzam się. Oczywiście, że lepiej charakter się buduje, mając wokół siebie innych chrześcijan, którzy ci mówią, zmień to w sobie, zmień tamto, słuchanie ludzi jest ważne. Zależy też, jak to się robi. Nie lubię ludzi tak zwanych świętojebliwych, mocnych w gadce, tylko oni mówią, że żyją Chrystusem, wszystko dla Jezusa, ale ich czyny tego nie potwierdzają. I tu mamy moim zdaniem kilka właśnie Ewangelii. Ja uważam, że wyznaję Ewangelię numer jeden, czyli kto w sercu wierzy, ustami wyzna, ten zbawiony będzie. Jest na to dość dużo cytatów w Biblii, bo tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał. Katolicką w ogóle, że tak powiem, wiarę odrzucam całkowicie. No to jest korporacja do robienia hajsu, nie? Handlująca wszystkim, czym się da. Jedna z najbogatszych instytucji na świecie, w dodatku głosząca głupoty. No katolicy i duża część protestantów wierzy w uczynkowość. Ci protestanci, którzy nie wierzą w uczynkowość, oni mówią, że nie wierzą w uczynkowość, tylko wierzą ponad uczynkowość jakąś, ale no uczynkowość zasadniczo jest obalona w objawieniu Jana. To mogę przeczytać. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I tu się wydaje, że zgodnie z ich uczynkami zostali osądzeni. Ale dalej. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, o której było wspomniane na początku, został wrzucony do jeziora ognistego. Czyli jeszcze raz pierwsze zdanie. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta. I potem ostatnie zdanie. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Żeby się zapisać do księgi żywota, należy wierzyć w Jezusa Chrystusa i wierzyć w Jego zmartwychwstanie i w to, że ofiarą swoją odkupił wszystkie grzechy wszystkich ludzi, którzy w to uwierzą. I to jest podstawa w ogóle Ewangelii. Moim zdaniem zbawienie jest proste, jak spojrzenie na miedzianego węża, ale tylko na tego węża miedzianego właśnie. Wtedy ukąszenie, bo nawet Jezus podał ten przykład, wtedy ukąszenie przez węża nie było zabójcze. Czyli mamy tutaj, że ludzie zostali osądzeni na podstawie uczynków swoich, jako że na poczynków swoich, no to tam też Paweł wielokrotnie opisuje, że jak ktoś chce żyć pod zakonem, no to zbawienie osiągnie, jeśli wypełni cały zakon. Ale karą za jeden grzech jest śmierć, a nie ma człowieka, który nie popełnia grzechów. Więc no, w takim przypadku, jeśli ktoś zawierzy sobie i własnym uczynkom, że wytrwa w bezgrzesznym życiu, no to może próbować. Szanse ma żadne i tyle. Więc ja wierzę w zbawienie poprzez wiarę, zbawienie jako rzecz, sprawę nieutracalną pod żadnym pozorem. I teraz mamy różne Ewangelie. Ewangelia katolicka to wiadomo, mamy różne tam Ewangelie numer dwa, poprzez właśnie uczynkowość, gdzie tam są te cytaty, czym jest twoja wiara bez uczynków. No to jest moim zdaniem przede wszystkim jak gdyby mylenie wiary z wiedzą. Są ludzie, którzy wiedzą, posiadają wiedzę, że jest Bóg, ale no to przeinaczają. Tak jak właśnie to robią katolicy. I ta wiara nic im nie da. Wiedzą, tak jak Jezus mówił, że demony też wiedzą, że jest Bóg, no ale to nic nie da. To tak można, ktoś wiara i wiedza, to tak jak wiedzieć można, że jak skoczysz ze spadochronem z samolotu, no to przeżyjesz. No ale skoczyć, a wiedzieć. Ludzie wiedzą na przykład, że alkohol jest szkodliwy, a go piją. Wiedzą, że jaranie szlugów może ich narkotyków branie, może ich zaprowadzić, zrujnować zdrowie, doprowadzić na tamten świat. To wszystko nie jest jakaś wiedza tajemna, to każdy to wie, no ale to robią. No. Oczywiście dobre uczynki
są chrześcijaninowi potrzebne jak najbardziej do tak zwanych nagród w niebie. Do tego, żeby być jak najbliżej Boga i do tego, żeby jak najprzyjemniejsze, że tak powiem, życie wieczne. Stąd się może też wzięło to katolickie spojrzenie na czyściec. No. Jest też taki cytat z Biblii, że kto tam będzie budował jak gdyby to swoje zbawienie z diamentów, pereł i złota, to są oczywiście metafory, czyli jak najbardziej się starał, ten taką dostanie nagrodę w niebie. A kto będzie budował ze słomy i z niczego, zbawiony będzie jak przez ogień. Czyli ja to rozumiem tak, że to jest tak, jak na przykład ja byłem słabym uczniem w szkole, ojciec mój szedł na wywiadówkę i wracał, to ja się bałem jak cholera spotkania z nim, ale wiedziałem, że mnie nie zabije, ale mnie ukaże. Albo jak policja cię złapie za szybką jazdę i masz 22 punkty już, albo jesteś pod wpływem alkoholu. To przecież cię nie zastrzelą, ale kłopoty będziesz miał i masz stres i się boisz. To jest, moim zdaniem, na tej zasadzie działa. Więc zbawienie jest dość prostą, a zarazem trudną sprawą, ponieważ ludzie dokładają coś od siebie. No i drugi cytat. Pamiętaj, że zbawiony jesteś tam wiary, a nie z uczynków, żeby się który nie chlubił. Więc no, są ludzie, którzy mówią właśnie, że mimo wszystko te uczynki. No ale no to już to wyklucza ten cytat. To wyklucza też inne cytaty, które musiałyby być nieprawdziwe w takim razie. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem. Właśnie ważne, żeś przed sądem nie stanął w ogóle, lecz przeszedł z żywota do śmierci, czyli żebyś został zapisany w księdze życia przed sądem. Żebyś nie był sądzony wcale z tych uczynków, bo jakby jest sądzony z uczynków tylko i wyłącznie, to skończysz w piekle. Drudzy są tacy, co mówią, że zbawienie można utracić, bo na przykład trwanie w grzechu. No po pierwsze, znowu wyklucza cytat o tym, żeby się który nie chlubił, no bo i co to jest w ogóle trwanie w grzechu? Jezus mówił, że kto porządliwie spojrzy na kobietę, ten już ma grzech, no ale on nas z tego wybawił. Czyli co, idziesz ulicą, idzie blondyna wysztafirowana, obejrzysz się, to masz grzech. Następnym razem co robisz? Zamykasz oczy, widzisz ją z daleka, idziesz tyłem, de facto już masz grzech, bo próbujesz unikać czegoś, co podświadomie wiadomo o co chodzi. Ile razy masz spojrzeć na blondynę? 10, 20, żeby to było trwaniem w grzechu? Czy masz co drugi raz zamknąć oczy? Dla mnie absurd. A po drugie, no jakby jakimś cudem ci się udało wytrwać, właśnie tak jakbyś się zamknął tak jak knur w piwnicy, nie miał może kontaktu w kiblu, siedział albo byli tam jacyś tacy pustelnicy, co się odcinali od świata, żeby mieć jak najmniej pokus tego świata, no to na koniec możesz powiedzieć, się chlubić. Panie Boże, wytrwałem, daj mi zbawienie, zrobiłem coś. No to jest, nikt nic zrobić nie może, więc absurd. Inni są tacy, że trzeba trwać w wierze. No a jak zwariujesz, jak dostajesz wylewu, jak coś w głowie poprzestawia, to co wtedy? To tracisz zbawienie? No w ogóle głową zaszły w nich zmiany jakieś. Nie kwalifikują się do psychiatryka, nawet pracują, ale się bardzo zmienili. Znam wiele takich osób. I co wtedy? Poza tym, no i w jednym, i w drugim przypadku mamy przykład Łotra na krzyżu, który żadnych dobrych uczynków nie popełniał i który w żadnej wierze, no w wierze to może trwała akurat od momentu nowonarodzenia, no ale żadnych dobrych uczynków na przykład nie popełniał. Po prostu narodził się na nowo z ducha. I to jest też moim zdaniem ważne, że nowonarodzenie z ducha, a nie z ciała. Więc wielu ludzi oceniając mnie, w ogóle mnie nie zna, jak ja się zachowywałem 10-15 lat temu, jakim byłem człowiekiem. Ci, którzy mnie znają z tamtego czasu i mnie porównali do tego czasu, powiedzieli, no ten człowiek się zmienił. Ale ci, którzy mnie znają teraz, no to się zmieniłem na ile mogłem. Tylko tak najważniejsze jest, że poprzez nowonarodzenie mój duch został ożywiony i mój duch zostanie zbawiony, nie ciało. Tutaj to ja się mogę starać zapracować na nagrody w niebie, żebym szlabanu na przykład na deszczu nie musiał otwierać na parkingu w niebie całą wieczność z wolną sobotą. Więc to też odrzucam. Jeszcze jest kolejna Ewangelia, że chrzest jest niezbędny. No też to odrzucam, no ponieważ no po pierwsze chrzest to zależy w ogóle od drugiego człowieka. Sam się nie ochrzcisz, no to twoja wiara, twoje zbawienie nie tylko byłoby uzależnione od uczynku jeszcze drugiego człowieka w dodatku, no to znowu możesz się chlubić. Panie Boże, ochrzciłem się. I to oni się tam powołują na ten cytat. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. No i
Według mnie kluczowe jest zdanie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Co się stanie w takim razie, kto uwierzy i ochrzczony zostanie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli co się stanie z takim, który uwierzy, a nie będzie ochrzczony, będzie miał 50% zbawienia? I wtedy no, trzeba znowu wrócić do innych cytatów z Biblii, a inne są: wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Więc moim zdaniem chrzest jest symbolem. Znowu łotr na krzyżu nie był chrzczony, zbawiony został. No, musiałyby być wyjątki jakieś. No i wiele cytatów biblijnych musiałoby być kompletnie nieprawdziwych. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto w Niego wierzy, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. I takich cytatów jest. Inaczej całe te wszystkie te cytaty, gdyby chrzest był niezbędny, byłyby nieprawdziwe. No, jest jak było napisane: kto wierzy, nie będzie sądzony. Kto wierzy, ma żywot wieczny. Kto weń wierzy, nie zginął. Reszta Biblii nie dotyczy moim zdaniem zbawienia, tylko to są zalecenia. Jedni wykonują takie, inni wykonują inne. Nikt nie jest w stanie wypełnić wszystkich zaleceń biblijnych, ponieważ nie ma na to szans. No, zrobił to Jezus Chrystus jedynie. To wszystko, który przeżył życie swoje bez grzechu. Reszta ludzi powinna się stosować jak najbardziej do zaleceń biblijnych. Wszystkich po to, żeby zapracować na swoje nagrody w niebie. To jest moim zdaniem i moja, że tak powiem, wizja zbawienia. Ja oczywiście nie jestem żadnym ewangelistą, ale no, pytacie, więc odpowiadam, jak ja to widzę. Zbawienie raz na zawsze, bez uczynków, bez chrztu, bez trwania w wierze nawet i bez trwania bądź nietrwania w tak zwanym grzechu. To wszystko, kiedy te rzeczy łamią ten cytat, żeby się który nie chlubił. Cokolwiek z tego zrobisz, masz powód, żeby się chlubić. Jak się chlubisz, moim zdaniem to już jest właśnie inna Ewangelia. Ewangelii nawet protestanckich jest faktycznie z 6. Ja wyznaję najprostszą Ewangelię, panie satanisto Melchiorze, czyli Ewangelię numer 1. A czy jesteś satanistą, to nie wiem, ale sam se nadajesz taki pseudonim, a jak wiesz, mam zdolności słowotwórcze. Melchior satanik układa mi się Melchiora satanistę idealnie. Więc pozwolisz, że cię tak będę nazywał, nie wiedząc nawet, czy jesteś satanistą. Jutro nagramy program z kolegą Mateuszem i to będzie darmowa, chrześcijańska porada prawna dla knura, jak się obronić przed kapusiami i fanatykami w Sejmie. Kolega ma, że tak powiem, doświadczenie prawnicze. Nagramy. Adwokat diabła słabo się spisał w pierwszym procesie. No i knur też się słabo spisał w ogóle, bojąc się stawić w sądzie na własnej sprawie, no ale to niestety rzucił serce za przeszkodę tak daleko, że nie może go odnaleźć i się wydobyć z własnego strachu. Bye!